bardzo serdecznie. Dzisiaj nagranie dotyczące waypoints i porównanie waypoints z Litchi. Miałem ostatnio dwie bardzo ciekawe korespondencje i dwa ciekawe listy i muszę wam powiedzieć, że rozbawiły mnie, ale też zaciekawiły. Pierwszy list przyszedł od Arka Nitki i napisał w ten sposób. Jak myślicie, taki dron przegoniłby krowy? Szukam takiego, żeby leciał 4 km na pastwisko i żeby zobaczyć, czy bydło chodzi. Są takie, żeby sterować nimi przez internet, żeby sterować nim obojętnie, gdzie jestem. Fajna sprawa, Arek. I zaraz się do tego odniosę, tylko przeczytam jeszcze pytanie Łukasza Słupeckiego. Panie Rafale, jak mam zrobić, żeby Mavic poleciał do zadanego waypointu i stanął tam, a nie doleciał dalej do następnego, tak żebym mógł zrobić spokojnie zdjęcie? Panowie, mamy w aplikacji DJI Go inteligentny tryb, czy autonomiczny tryb, który się nazywa Waypoints. Waypoints jest bardzo prostym trybem, który nie porównuje się w ogóle do Litchi, który za chwilę omówię. W Waypoints możemy zrobić następujące rzeczy. Zarejestrować nasze punkty podczas przelotu, tak zwane te właśnie waypoints, czyli punkty kontrolne, przelecieć pomiędzy nimi i następnie zapisać taką misję, a później ją odtworzyć. Co to znaczy? Że z poziomu komputera my nie jesteśmy w stanie takiej misji wpisać. Tylko fizycznie trzeba dronem przelecieć i trzeba tą misję później odtworzyć. Ona jest do odtworzenia, zachowuje się w pamięci tam w trybie waypoints i można ją do niej spokojnie dotrzeć, jest po dacie i po godzinie i można ją odtworzyć. To, co możemy regulować, to niestety niewiele funkcji. Pierwsza z nich to jest skierowanie naszego dzioba drona. Czy jest w kierunku dokładnie takim, jak dron się przemieszcza, czy jest regulowana poprzez ruchy drążkiem lub też free. Jeżeli chodzi o te ruchy drążkiem, to jest adjustable heading, ale to nie jest zbyt dużo, bo to jest tylko troszeczkę. Czyli porusza nam się dron dokładnie tak, czołem do danego obiektu. Przy podążaniu road linked heading mamy zmiany kierunku przy każdym punkcie waypoints i free możemy dowolnie korzystać z lewego drążka i kierować dziób w stronę, w którą chcemy. To jest to. Zachowanie drona po spełnieniu misji i mamy tutaj do dyspozycji tylko dwie opcje, a mianowicie return to home albo hover. Czyli albo wraca do domu, albo zawiśnie w ostatnim punkcie, który mu zdefiniujemy. I to, co możemy wyregulować jeszcze, to prędkość. Mamy ograniczenia co do dystansu i to właściwie tyle, co dotyczy waypoints. Także jak widać, DJI Go jeszcze ma sporo do nadrobienia, ale dobra wiadomość jest taka, że jest aplikacja, która się nazywa Litchi. Ja sobie ją w tej chwili otworzę. Zrzucimy sobie ten ekran za chwilę i zobaczycie dokładnie, jak to wygląda. Jest aplikacja dostawcy zewnętrznego Litchi, która rozszerza funkcjonowanie DJI Go i alternatywnie do DJI Go do aplikacji działa. Litchi ma tę niestety wadę, że jest płatna, bo kosztuje około 110 zł. Jeżeli zależy wam na niej, a nie macie za dużo kasy, to można poczekać do Black Friday, bo wtedy są okazje i około połowy wartości powinna ta aplikacja kosztować, czyli około 50-60 zł pewnie w Black Friday można podczas promocji kupić. Litchi jest naprawdę fantastyczną aplikacją, ale wiele osób też zgłasza, że drony mają tendencję do gubienia kierunku czy do uciekania, co oczywiście w cudzysłowie można powiedzieć, do uciekania. Natomiast dobrze jest i goście na amerykańskich forach zaznaczają, żeby jednak przy korzystaniu z misji, z wykorzystaniem Litchi dopiąć do drona trackera. Misję projektuje się bezpośrednio z poziomu komputera. Nadawanie poszczególnych, na mapie projektujemy i klikamy w poszczególne punkty bazowe, które chcemy oblecieć. I mamy taką sytuację na tej mapie, że zarówno można waypointy definiować poprzez kliknięcie, jak i można jeszcze definiować POI.
fantastyczna aplikacja, dlatego że ma nie tylko możliwość projektowania tej misji przed samym lotem, to jeszcze dron wcale nie musi być włączony, po prostu logujemy się do aplikacji i później replikujemy i na danym urządzeniu, które jest zalogowane do aplikacji, na przykład telefon czy tablet, już ta misja jest zachowana. Fantastyczna rzecz i tutaj polecam. Samo projektowanie misji jest dość złożone, bo można lecieć albo od punktu do punktu, albo po krzywych, czyli ścinać zakręty, można regulować sobie wysokość, można regulować prędkość na danych odcinkach, można skupić też dokładnie uwagę, czyli dziób drona tam, gdzie chcemy, na danym konkretnym POI, które możemy też wprowadzić, bo tam można wprowadzić wiele POI. Ja omówiłem tą funkcjonalność liczy dokładnie w moim kursie i kurs jest w tej chwili w bardzo promocyjnej cenie, bo jest promocja na platformie Udemy, około 30 paru złotych jest ten kurs do dostania. I odnośnie tych remisji i odpowiedzi dokładnie na pytania Arka czy Łukasza, właśnie wszystko dokładnie zobaczycie sobie. Tam jest około 12 minut omówienia samej aplikacji Litchi. I to właściwie jest tyle w tej chwili. Zachęcam bardzo do zakupienia kursu. Ja z czasem, jak tylko pogoda się poprawi, będę następne filmy wrzucał i pracuję już nad następnym kursem, który będzie się nazywał Opowiedz podniebną historię. Jestem dosyć zaawansowany już w tym, w realizacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie bardzo miłe komentarze i bardzo miłe teksty. Bardzo dziękuję. Oczywiście zdarzają się hejterzy, ale to wszędzie się zdarzają. Jak popularność wzrasta, to hejterów jest coraz więcej, ale my idziemy do przodu i nie patrzymy na tych, którzy nas hejtują. I następna rzecz. Dzięki za wsparcie w konkursie na Telo, na recenzję Telo. Jestem bardzo bliski, bo już mamy chyba 280 kliknięć afiliacyjnych, dzięki czemu będę prawdopodobnie, mam duże szanse na to, żeby zostać zakwalifikowanym do recenzji DJI Tela. Na dzisiaj wszystko, dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!